Siemanko, cześć, z tej strony Kepson. Słuchajcie na tym, na Facebooku, na YouTube też wrzucałem filmik, ale na czas trwania tego konkursu. Na Facebooku właśnie zrobiłem konkurs, do wygrania było 3 vouchery do Sapko Kebab w Warszawie. No i trochę było opóźnienie, bo tam bardzo nie miałem czasu, ale pasowałoby zrobić, rozlosować te kupony, tak? Konkursik prosty, trzeba było udostępnić zdjęcie, tutaj wszystko jest rozpisane i osoby, które w pełni spełniły wymagania regulaminu, czyli osoby, które są tu z komentarzy, ja sobie zapiszę te nazwiska. Mało jest osób, dużo osób udostępniało, no ale też trzeba było napisać tutaj w komentarzu. Więc ja zrobię losy i za chwilę będziemy losować 3 osoby, które wygrają te vouchery do Sapko Kebab w Warszawie. Tu jest właśnie lista tych wszystkich ludzi, którzy wzięli udział. Ja sobie rozpisałem na kartce. To są wszystkie te osoby, które tu są w komentarzach. No czemu z komentarzy? No bo to był jeden z wyznaczników, który trzeba było zrobić. Jeszcze jak wylosuję osobę, jeszcze będę sprawdzał, czy zostało udostępnione to zdjęcie i jak wszystko będzie się zgadzało, to będę rozdawał. A tak jak mówię, 3 osoby wygrywają, także prawdopodobieństwo było bardzo duże, że się wygra. Znaczy jest bardzo duże, że się wygra, bo nie wiedzieliście, ile osób weźmie udział. No i tutaj są wszystkie losy. Przed chwilą wycinałem tu ta karteczka właśnie, co pokazywałem przed chwilą. Pasujemy. Dobra, zaczniemy. Jeszcze raz przepiszę, żeby nie było. Dobra, pierwszy będzie ten. Drugi będzie ten. Trzeci będzie na przykład. Maciej Wujek. Tomasz Sekuła. Jakaś reklama się włączyła. Morales, Morales. I te osoby wygrywają kebaba w konkursie Sapko Kebab i Kepson. Zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach, będą takie z całej Polski, także zapraszam do brania udziału, zapraszam na stronę Kepson. No i z tymi osobami się skontaktuję. A tu jeszcze pokażę tylko, co było do wygrania, że dalej mam, żeby nie było żadnych niedomówień. Do wygrania te vouchery, 3 sztuki po 21 zł, idzie do tych osób, które zostały wylosowane.